Po pokonaniu Herkulesa czarny pan, świadomy, że zdobycie serca Magdaleny nie będzie łatwe, postanawia wykorzystać całą swoją wiedzę i zasoby. Rozpoczyna od stworzenia holograficznej iluzji, która pokazuje, że kapitan Warszawa i jego załoga opuszczają ziemię na pokładzie swojego statku. Tymczasem ukryci w cieniu przygotowują się do realizacji podstępnego planu. Czarny Pan, korzystając z nanotechnologii, wysyła mikroskopijne roboty, które infiltrują systemy bezpieczeństwa posiadłości Magdalee. W ciągu kilku sekund przejmują kontrolę nad kamerami, alarmami i zamkami. Następnie w otoczeniu swoich zaufanych orkopodobnych szenika przez ukryte wejście do rezydencji. Wewnątrz, dzięki zaawansowanemu urządzeniu do manipulacji czasoprzestrzeni, spowalnia czas wokół strażników, sprawiając, że jego zespół przemyka obok nich jak cień. Dociera do pokoju Magdaleny, gdzie jednym ruchem aktywuje urządzeń Nieobezwładniająca. Zaskoczona i przerażona nie ma czasu na reakcję. W mgnieniu oka znajduje się na pokładzie statku kosmicznego Czarnego Pana, który natychmiast wyrusza w kierunku Zajmaksu. W czasie podróży próbuje zrozumieć, co się dzieje, ale technologia i otoczenie są dla niej zupełnie obce. Po dotarciu na Zajmaks. Czarny Pan zabiera Magdalenę do ukrytej podziemnej komnaty. Tam, w luksusowym, ale zamkniętym otoczeniu, planuje zatrzymać ją na kilka lat, mając nadzieję, że syndrom sztokholmski sprawi, że zacznie darzyć go uczuciem. Magdalena, początkowo przerażona i wściekła, z czasem zaczyna doceniać komfort swojego więzienia. Czarny Pan. Okazując jej szacunek i zrozumienie, powoli zyskuje jej zaufanie. Opowiada jej o swoich przygodach, pokazuje cuda Zajmaksu i obiecuje wspólną władzę nad dwoma planetami. Czy Magdalena ulegnie czarowi czarnego pana? Czy plan kapitana Warszawy powiedzie się? Czy też Magdalena znajdzie sposób na no, ucieczkę od kapitana Warszawy? Organizuje dla niej wystawne przyjęcia, pokazuje niezwykłe krajobrazy zajmaksu i opowiada o swoich planach na przyszłość. Magdalena, choć początkowo nieufna, zaczyna dostrzegać w nim coś więcej niż tylko porywacza. Fascynuje ją jego determinacja i wizja wspólnego rządzenia dwoma planetami. Jednak Magdalena nie przestaje myśleć o ucieczce. Wykorzystując swoją inteligencję, zaczyna manipulować Czarnym Panem, zdobywając coraz więcej wolności w granicach swojego więzienia. Udaje jej się nawiązać kontakt z jednym z orkopodobnych, który zaczyna kwestionować lojalność wobec kapitana. Razem opracowują plan ucieczki. Wykorzystując technologię zajmaksu przeciwko samemu czarnemu panu. Kiedy wszystko jest gotowe, Magdalena podejmuje ryzyko. Wykorzystuje chwilę, gdy czarny pan jest zajęty sprawami na kajpaksie i razem z orko orkopodobnym się im dotrzeć do statku kosmicznego, który wcześniej przygotowali do ucieczki. W ostatniej chwili, gdy alarmy rozbrzmiewają w całej bazie, Magdalena i jej nowy sprzymierzeniec startują w kierunku Ziemi. Czarny pan, zorientowawszy się co się dzieje, rusza w pościg, ale Magdalena wykorzystuje swoją wiedzę o statku, by zmylić pościg i wrócić bezpiecznie na Ziemię. Po powrocie, Magdalena dzieli się swoją historią ze światem, stając się symbolem odwagi i determinacji. Czarny pan, choć zaskoczony jej ucieczką, nie może powstrzymać podziwu dla jej sprytu. Zaczyna rozumieć, że prawdziwe uczucie nie może być wymuszone, i postanawia przemyśleć swoje dotychczasowe działania. Po powrocie na Zajmaks postanawia zmienić swoje podejście i zrozumieć, co naprawdę oznacza miłość i szacunek. Tymczasem Magdalena po powrocie na Ziemię staje się symbolem odwagi i niezłomności. Choć traumatyczne doświadczenie pozostawiło ślady, by wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomagać innym i walczyć o sprawiedliwość zaczyna dzielić się swoją historią, stając się głosem tych, którzy nie mogą mówić. I choć ich drogi się rozchodzą, zarówno Magdalena, jak i Czarny Pan, uczą się cennych lekcji o miłości, wolności i sile ludzkiego ducha. Czy ich losy jeszcze się skrzyżują? Tego nie wiadomo, ale oboje pozostawiają niezatarty ślad w historii dwóch światów. Dziękuję, że tu dotarliście. I ten, kto dotarł, może napisać, czy chcecie usłyszeć czwartą część historii Czarnego Pana? Magdaleny? Herkulesa? I czy stworzyć czwarty odcinek, czy zakończymy tą serię? Życzę Wam miłego dnia i żeby Wasze życie było takie jak w bajce. Tylko pamiętacie, sami musicie sobie pościelić i pomagać szczęściu, chyba że macie farta. I tak będzie bez Waszej. Czwarta z już dzwoni budzik alarmowy. Muszę iść działać i robić yy. spaghetti. Ha! Trzymajcie się! Do następnego.